chciałem pokazać, jak zrobić prawidłowy kompostownik. Ściany oczywiście nie są betonowe, a powinny być, bo wtedy najlepiej się rozkłada. Beton trzyma wilgoć i ta wilgoć pomaga w rozkładzie. Kamienie usuwamy, jakieś zaśmiecenia, plastiki usuwamy. Jak zrobić kompostownik? Obkładamy go z czterech ścian. Na koniec, jak już będzie troszeczkę wyżej, to wtedy damy czwartą ścianę. Na razie jeszcze kilka warstw pójdzie, między innymi zrębki i wióry z jabłoni. Kury mi pomagają w rozkładzie. O, co robimy? Na ziemi nie układamy żadnej folii, nic. Więc tak, mając do dyspozycji zrębki i ziemię, no ewentualnie jakieś chwasty, pokrzywa jest bardzo dobra, czy jakieś resztki jedzenia, czy czasami to podlać jakąś nawet gnojówką, roztworem obornika bydlęcego albo kurzego albo gęsiego. Co robimy? Na ziemię układamy warstwę 50 cm wiórów, później przysypujemy ziemią, na to później są przyłożone pokrzywy, jak widać, na to znów wióry, ziemię zaraz będziemy rozgarniać, bo dopiero przywiozłem taczkę, później znowu na ziemię pokrzywy i tak aż usypiemy górkę. Spokojnie można wyjść poza, rurki są mocno wbite. Ja nie miałem niestety płyt betonowych, dlatego użyłem płyty wiórowe. One pewnie z czasem się rozsypią, ale do tego czasu już pewnie będzie gotowy kompost do nasadzenia drzewek, nasadzenia winorośli, różnych rzeczy, krzaków owocowych, agrestu, porzeczki, czegokolwiek. Jest miód lodzio. Lux miodzio, chciałem powiedzieć. Co tutaj jeszcze można dodać? To którąś warstwę można rozrzucić jeszcze obornik. Nawet może być surowy i może być mokry obornik. On pomoże to również w rozkładzie i dobrze tutaj dostarczy jeszcze różnych azotów i innych składników. Zaraz tu się pojawią glizdy, więc będziemy mieli robaki do wędkowania. No i tak wygląda mój kompostownik. Tutaj przy blasze położyłem grubą papę, żeby odizolować ziemię, żeby blacha nie korodowała. No i tak to wygląda. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów. Tak wygląda kompostownik, przysypany trzecią warstwą trocin. Można po tym pochodzić, żeby to trochę ubić, bo jeszcze mamy całkiem sporą górkę. Tam macie dla porównania taczkę. No to tu będą cztery taczki z górką tych strzępów i wiór z jabłoni. Kury pomagają mi tu dzielnie. Był też kogut, ale jak zobaczył, że kamerę sięgał po kamerę, to uciekł. Nie ma presji na szkło. Co teraz? Teraz podrzucimy trochę obornika. Zaczyna być już trochę tego dużo, więc ta warstwa obornika będzie narzucona niewielka. Pamiętajcie o tym, że kompostownik nie może wyschnąć źle, jak wysycha. On musi być cały czas wilgotny, więc stąd dobrze jest trzymać to w betonie, bo beton trzyma wilgoć, utrzymuje ją, a w dni słoneczne, suche i w przestoje deszczowe, bardzo długoterminowe, suszę, warto to też przykryć jakąś plandeką czy czymś ciemnym, można jakimiś płytami, można folią, żeby ta wilgoć, która będzie w nim, żeby nie odparowała. Warunkiem szybkiego rozłożenia kompostu jest utrzymanie wilgoci i ciepła w tym. To pewnie za jakiś czas zacznie parować, zaczną się wytwarzać tam reakcje chemiczne i po przewróceniu tego później to zmoczymy wodą. Po przewróceniu tego pewnie jutro już będzie widoczny mały dym, mała para. Można tutaj dorzucić świeżo zerwane pokrzywy. Ja mam tutaj ich całą masę. Pokrzywa też bardzo dużo fajnych składników zawiera. Do tego dorzucimy zaraz obornik gęsi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam wrażenie i nadzieję, że wyjdzie z tego bardzo wybuchowa mieszanka dla roślin na szybki wzrost. Kolejne ujęcie, obornik dodany. Wspomoże nam w rozkładzie. Jak widzicie, w oborniku nadaremnie słomy szukać. Towar pierwsza klasa. O, ciach.
Rękawiczki na szczęście gumowane, szczelne. W następnym ujęciu, następny krok to jest znowu szczępy i wióry jabłoni, a na koniec ziemia, gruba warstwa ziemi. Teraz dodamy wióry, pochodzimy po nich, ubijemy to maksymalnie jak się da, założymy czwartą płytę, trzecią płytę w sumie, bo tam jest papa. No i pokażę na koniec, jak to wygląda. Etap prawie zakończony. Czołowa płyta, drzwiczki, żeby można było sobie ten kompost trochę już pobierać. No i co jakiś czas trzeba na pewno konewką dobrze zmoczyć, zwilżać, albo z węża natysk robić, żeby to zaczęło pracować. Zaraz pójdzie na to warstwa ziemi około 5 cm. Ta warstwa ziemi na pewno po pierwszym porządnym deszczu przysiąknie dalej, więc trzeba będzie jeszcze kolejną warstwę zrobić. No i pilnować, żeby to nie wyschło. Rok czasu i mamy kompostownik wartości w granicach bodajże 1000 zł tego, co mielibyśmy w sklepie kupić. A w sklepie na pewno nie kupimy tak dobrego, jak zrobimy sami. Ostatni etap, ziemia już nawieziona, wydeptana. Ostatni etap to podlanie tego. Po co podlewamy? Po to, żeby wilgoć przedostała się do środka, po to, żeby zaczęło to się rozkładać, po to, żeby weszło robactwo, które chce się schronić i będzie to uprawiać. Dużo rzeczy jest potrzebnych. Również woda jest potrzebna. Na koniec podlejemy to jeszcze gnojówką. No i później przykryjemy to papą, po to, żeby utrzymywało wilgoć. A jak ziemia opadnie, to wtedy ziemi dosypiemy. Dołożymy tyle, ile trzeba. Trochę zły pomysł z tymi płytami, bo jeśli płyty nasiąkną, to będą miękkie. No i wtedy mogą strzelić, a nie chciałbym, żeby strzeliły. Na przykład ta trochę jest wygięta. Zaraz postaramy się zrobić, wzmocnić ją. Jeszcze dwie rurki dobijemy i powinno być dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów.